Dziś w przygodach pytańskich dowiem się, dlaczego wulkany wybuchają. Wulkany, tak? Och, to proste! Tata pokaże mi, jak działa aparat fotograficzny, a wujkowie w poszukiwaniu wirusa wskoczą do ciała dziadka. Zaraz je znajdziemy. Zarazki są wszędzie. Z mamą pojadę do Afryki, żeby zobaczyć zebrę, a dziadek podaruje mi na urodziny cały układ słoneczny. Nie mogę się doczekać! Przygody pytalskie. Come along with me and meet the smartest family in all the town. The YY family. Mom can make it plain to see that what goes up eventually comes down. The YY family. Come and meet the YY family. When I land, I'll tell you why. Meanwhile, there's a dragon making some kind of a potion in a vat. The Wawa family. And Grandma's no stranger. She can teach you all the dangers found in that. The Wawa family. Max is a mechanical marvel. Why? A no copy kind of guy. Maybe he can show you the answer now. If you wanna take a look inside. Everybody's in the lather. Rushing, wondering what's the matter. Every person hears a cry. He rushes to the baby side. What's the deal? What could it be? Just the Wawa family. Family. How does it do this? How does it do that? Max is the one with the electronic knack. Machines are his thing, so don't go berserk. That's on the job. Okazja do zdjęcia. Tu odbieram nagrodę. Wygrałem zawody w kręgle. Tu znów ja przy kaktusie na pustyni w Nevadzie. Wszystkie te arcydzieła fotografii zostały zrobione moim super nowoczesnym, samoustawiającym ostrość, półautomatycznym aparatem. Tato, jak działa twój aparat? No właśnie, opowiedz nam! Prawdę mówiąc, prosty aparat działa prawie tak samo jak te super hiperaparaty. Weźmy więc aparat, którym łatwo się posługiwać. Proszę o uśmiech! Zaczekaj! Wiesz już teraz, Wiktorku, jak działa lampa błyskowa. Przyjrzyjmy się innym częściom. Hurra! Tato, gdzie jesteśmy? To jest soczewka. Teraz patrz uważnie. Światło z zewnątrz, które oświetla twego misia, przechodzi przez soczewkę, która skupia światło i przenosi odwrócony obraz misia do środka aparatu. To soczewka robi zdjęcia? Nie, nie. Soczewka jest ważna, ale to tylko jedna z części aparatu. Mamy jeszcze korpus, migawkę, wyzwalacz migawki. Bardzo przepraszam. Pozwoli pan, że się wtrącę. Ja wykonuję większość pracy. Beze mnie nie byłoby ostrego obrazu. To ja jestem tutaj gwiazdą. Nie słuchaj jej, synku. Oprócz soczewki są jeszcze inne części. Już nie ma nic ciekawego. No to wyświetlamy się stąd? Tak jak wiązka światła? Dokładnie. Co się stało, tato? Tak samo jak światło, musimy przejść przez przesłonę. Otwiera się i zamyka, reguluje ilość wchodzącego światła. Zaczekaj, za chwilę wrócę. Ty pierwszy, Wiktorku. Dobra, teraz na ciebie kolej, tato. Kto włączył światło? O rany, ale tu ciemno. Bo ta część aparatu nazywa się matówką. Bardzo dobra nazwa. To na niej wytwarzany jest obraz, który fotografujemy. Hej, patrz, to mój miś. A to, mój Wiktorku, jest migawka. Pełni przed filmem rolę kurtyny. To prawda, jak najprawdziwsza. Gdy światło pada na film, następuje reakcja chemiczna i zostaje odtworzony obraz. Gdy padnie za dużo światła, tak jak w tym wypadku, film jest prześwietlony. Pilnuje tego migawka, która odsłania i zasłania klisze. Pełni rolę strażnika. Rozumiem. Na film pada tyle światła, by powstał obraz. Doskonale. Było trudne. Świetnie. Teraz sprawdźmy, kto się bawi moim aparatem. Przyłapałem cię. Aparat! Spoko, mamo. A tutaj ja, Wiktor i Bazalt. Odgrywamy piramidę pytań.
ale szybko tego nie powtórzymy. Koniec. Zwolnienie lekarskie. Nie podchodź blisko. Jestem chory. Wstrętne zarazki. Zarazki? Co to są zarazki? Zarazki, Wiktorku, są tak małe, że widzimy je tylko pod mikroskopem. Mamy tu jednego. Ojej! Zarazek, który tu właśnie oglądasz, jest bakterią jednokomórkowym organizmem. Podobnie jak inne organizmy, odżywia się, oddycha i sam się przemieszcza. A ten drugi, mniejszy gość nazywa się wirusem. Wirus rodzi się uśpiony. Obudzić go może inna żywa komórka. Och, obudź go, wujku! Ani mi się śni! Przebudzony wirus atakuje. I wtedy chorujesz. Wujku, czy to dlatego dziadek jest chory? To możliwe, ale każda bakteria też może spowodować chorobę. Sprawdźmy, czy sprawcą choroby dziadka Matika jest bakteria czy wirus. Świetnie! Wybacz, mały, to zbyt niebezpieczne. My mamy duże doświadczenie. Zostań tu i obserwuj. Gizmo, do roboty. Dobra, wszyscy się przenosimy. Jesteśmy w ciele Matika. Widzicie jakieś zarazki? Zaraz znajdziemy. Zarazki są wszędzie. Tam widzę jednego. Spryciara, patrzcie, bakteria pokonała barierę skóry i weszła do ciała. Widzicie, rozmnaża się przez podział jeszcze przed atakiem. Taka jedna bakteria może wytworzyć wiele innych. Bakterie atakują zdrowe komórki naszego organizmu i wywołują choroby. Na szczęście mamy broń, która je zabija. Antybiotyk! Antybiotyk atakuje bakterie, gdy zaczynają się rozmnażać. Są wtedy o wiele słabsze i nie mają już siły się bronić. Hurra! Nareszcie dziadek jest wyleczony! Nie zupełnie. Może mieć także wirusa. Zaraz to sprawdzimy. Wirus, w przeciwieństwie do bakterii, nie może żyć samodzielnie. Jest pasożytem. Żyje dzięki innym komórkom. Najpierw wnika do komórki i opanowuje ją, zmuszając, by produkowała więcej wirusów. A potem wirus niszczy komórki i w ten sposób wywołuje chorobę. Nasz organizm potrafi z nim walczyć. Na początek komórki wszczynają alarm. Do ataku ruszają białe krwinki. Są to komórki, które chronią nasze ciało przed intruzami. Gdy białe krwinki napotykają wirusa, wytwarzają przeciwciała, czyli substancje, które niszczą tylko ten rodzaj wirusa. Jeśli wirus odważy się wrócić do organizmu, wpadnie na prawdziwe pole minowe. Dlatego na niektóre choroby choruje się tylko raz. Możemy już wracać. Hej, Skoto! Słucham? Zejdź łaskawie ze mnie, bo nie mam czym oddychać. A to wszystko dla nauki. Koniec. O Solar Mio. Wszystkiego najlepszego, Wiktorku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ci, dziadku. Co to jest? To jest cały układ słoneczny. A co to jest układ słoneczny? Układ słoneczny to przede wszystkim Słońce. Tworzy go 9 planet, które krążą wokół Słońca. Najbliższy i najgorętszy jest Merkury. Potem Wenus, Ziemia, nasz kochany dom, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i wreszcie mój ulubiony Pluton. Najmniejszy. Proszę bardzo, to nasz układ słoneczny. Dosyć teorii. Chodźcie, przyjrzyjmy mu się lepiej z bliska. Hurra!
Czy wiesz, że są dwie grupy planet? Tak, dziadek mówił mi, że są małe i ogromne. Ma rację. Większość małych planet, Merkury, Wenus, Mars i Ziemia, znajduje się blisko Słońca. Dalej od Słońca znajdują się planety olbrzymy. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Dosyć. Teraz lecimy na jedną z planet. Kierunek Merkury. Merkury? Tam temperatura dochodzi do 600 stopni. Powiedziałem Merkury? Miałem na myśli Marsa. Mars jest mniejszy od Ziemi. Ale jego przyciąganie nie jest takie małe. A to znaczy... Sam się przekona, co to znaczy. Ojej! Och, ale tu jest zimno! Zgadza się. Średnia temperatura na Marsie wynosi minus 23 stopnie Celsjusza. Dziadku, spójrz! To są księżyce Marsa. Phobos i Deimos. Chodźcie, przed nami długa droga. Ojej, dziadku, ktoś do nas strzela! Jesteśmy w strefie asteroidów. Krążą wokół Słońca między Marsem a Jowiszem. Hej, czy to Jowisz? Tak, największa planeta. Jest 318 razy masywniejsza niż Ziemia. Ojej! A ta ma wokół siebie pierścienie. To Saturn. Druga co do wielkości planeta Układu jest 95 razy masywniejsza niż Ziemia. Możemy wlecieć między pierścienie? Tym pudłem wlecimy wszędzie. Nie, pierścienie składają się z lodu, kamieni i pył. Uszkodzą nam statek. Planety nie są zbyt przyjazne. Czy istnieją jakieś inne układy słoneczne? Tak, Wiktorku, są miliardy gwiazd, ale wszystkie są bardzo daleko. Po co szukać jakichś planet? Ja znam jedną i to bardzo, bardzo miłą. Ja też, to Ziemia. To lecę tam z zamkniętymi oczami. Słowo? Naprawdę? Dobra, sprawdzimy. Przestań, Wiktorku, żartowałem. Koniec. Potrzeba ci tylko lawy. Hej, Skopo, co tam robisz? Wiktorek znudził się rzeźbami z piasku, więc teraz pomagam mu budować wulkan. Nie można zbudować wulkanu. Dlaczego? Ponieważ nie wybuchnie. Czemu wulkany wybuchają? Tego nie wiem. Chcę wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Przestań, bo wybuchnie! Proszę, powiedz mu, dlaczego wulkany wybuchają. Wulkany, tak? Och, to proste. Gdzie jesteśmy, babciu? Jesteśmy teraz około 30 metrów pod powierzchnią Ziemi. Na granicy między skorupą ziemską a płaszczem Ziemi. Czy wiesz, Wiktorku, że tu temperatura wynosi przeszło 1000 stopni Celsjusza? Ojej, trochę gorąco! Ale nie dla smoka! Ta stopiona skała, zwana magmą, wydobywa się z wulkanów w czasie erupcji. Posłuchaj, Ziemia zbudowana jest z kilku warstw, jak brzoskwinia. O, proszę, mam tu jedną. Świetnie! Przegryź ją! Zewnętrzna strefa, skorupa, jest tak cienka w porównaniu z resztą Ziemi, jak skórka brzoskwini w stosunku do całego owocu. Płaszcz jest jak miąższ brzoskwini. Na płaszcz wywierane jest ogromne ciśnienie. Ciśnienie? Co się tam dzieje, mały? Siedzę tu i nudzę się jak moc, więc atakuję, bo chcę się przewietrzyć. Kiedy ciśnienie wzrasta... Ach, chcę się stąd wydostać. Magma zaczyna szukać ujścia. A gdy wydostaje się na powierzchnię, wtedy formuje wulkany. Jak się wydostaje na powierzchnię? Jak? Wiesz... Oho! Magma wypływa na powierzchnię przez szczeliny, pęknięcia w skorupie ziemskiej. Powierzchnia Ziemi jest zbudowana z kilku ogromnych części zwanych płytami tektonicznymi. W miejscach, gdzie płyty się łączą, pozostają szczeliny, którymi może przedostać się magma. O,
O, myślę, że powstanie nowy wulkan. Za mną, chłopcy! Atakujemy! Bazar! Zabierz nas stąd! Dokąd lecimy, mamciu? Gdyby to był już istniejący wulkan, wylądowalibyśmy pewnie w ognistym kręgu. To część Oceanu Spokojnego, gdzie spotyka się kilka płyt tektonicznych. Ale ponieważ jest to nowy wulkan, możemy wydostać się gdziekolwiek. Trochę przesadziłeś. Magma wydobywająca się na powierzchnię nazywa się lawą. Podczas wybuchu wylatują także dym, popiół, kamienie i błoto. No i co dalej? Kiedy zmniejsza się ciśnienie, erupcja powoli się kończy. Lawa krzepnie i staje się skałą. Lawa w szczelinach w głębi ziemi też krzepnie i tworzy rodzaj plomby. Och, mój samochód! To twoja wina, Skobo! Twoja! O, moja? Kto wymyślił wulkany z piasku? Kto wymyślił te wulkany? Koniec. Koń innej maści. Proszę, Wiktorku, łyżeczkę za tatusia, łyżeczkę za mamusię, łyżeczkę za babcię Ertę, dziadka Matika, Zygo, wujka Mikro, wujka Skopo i łyżkę za Bazalta. To twój deser. Spójrz na siebie. Jesteś cały w czekoladowych paskach. Wyglądasz jak zebra. Czy zebry też ktoś pochlapał deserem? Nie. To powiedz, dlaczego zebry mają paski? To proste. Wszyscy wiedzą, dlaczego one mają paski. Ode mnie nie dowiesz się dlaczego. Jesteśmy na równinach południowej Afryki. To tutaj właśnie żyją zebry. I żyrafy! I słonie! Ej, uważaj! Taki ruch, że słoń nie może sobie pospacerować. To dobre miejsce. Spójrz, synku, widzisz zebry? Gdzie? Gdzie? Przyjrzyj im się z bliska. Nie zbliżaj się za bardzo, dzikie zwierzęta są groźne. Nie wymądrzaj się. Hej, ty, zebro, czemu jesteś w paski? Ponieważ w naszym sklepie zabrakło już grochu. Nie dość, że mnie irytujesz. Musiałeś zdenerwować zebrę. Ja cię zaraz irytuję, cię Przestańcie się łudzić. Wiecie, dlaczego zebra ma pasy? To proste, to barwy ochronne. Dzięki paskom mogą ukryć się za drzewami. Rozumiem, ale tu nie ma żadnych drzew. No tak, masz rację. Nikt nie wie na pewno, dlaczego zebry mają pasy, ale naukowcy przedstawili kilka hipotez. Jedną z nich jest ta, że dzięki paskom zebry mogą przetrwać. Kiedy stoją obok siebie, ich paski stwarzają złudzenie optyczne. To myli lwa i przeszkadza w dokładnej ocenie odległości. Ale istnieją także inne teorie. Jakie? Wiesz, niektórzy eksperci twierdzą, że paski to ich znak rozpoznawczy. Popatrz. O, biedna mała zebra, zgubiła się. Nie martw się, wkrótce znajdzie mamę. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy, że każda zebra ma inne pasy. Widzisz? I znalazł swoją mamę. Aha, a więc mała zebra poznała swoją mamę po paskach, tak jak ja rozpoznaję ciebie po buzi i twoich włosach. Właśnie, nie chodzi tylko o mamy i dzieci. W ten sposób rozpoznają się członkowie należący do jednego stada. A, jak drużyna futbolowa ubrana w takie same stroje. Tak, świetne porównanie. Głupie porównanie, zebry nie potrafią grać. Już dosyć nauczyliśmy się o zebrach. Wow!
Koniec. I co, Wiktorku, czego się dziś nauczyłeś? O, dużo ciekawych rzeczy. Soczewka w aparacie fotograficznym skupia światło, a przesłona reguluje ilość wpadającego światła. To wirusy i zarazki wywołują choroby. Wstrętne zarazki. Ale nasz organizm walczy z nimi. Widziałem erupcję wulkanu, gdy lawa wypłynęła przez szczelinę w skorupie ziemskiej. Dowiedziałem się też, że nie wiemy na pewno, dlaczego zebry mają paski, ale przypuszczamy, że chronią je przed lwami. To był bardzo pożyteczny dzień. O tak, ale mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pytań.